Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Mass Effectu 1 z edycji legendarnej, gdzie nie wiem co robimy, nie wiem gdzie idziemy, ponieważ nie grałem w tą grę już od zarania dziejów. Jak zwykle miałem ostatnio patrzcie, to jest ósmy pierwszy, żeby wam pokazać jak bardzo nie grałem. Ósmy pierwszy, tak? Zobaczmy teraz nasz piękny nowy zapis. 22, ja pierdzielę, nie grałem tutaj ponad miesiąc, no niestety, no po prostu nie miałem czasu, naprawdę za dużo po prostu, wiecie, rzeczy. Patrzcie, my tam misji, ja pierdzielę. No czymś się zajmiemy na pewno. A, to są zaliczone, wszystkie jako przeczytane. Czy ja mogę tylko widzieć te, które... To jest główna, okej. Okay. Damy dodatkowe. Ale jak ja na przykład mogę, zbadaj stację. Okej, zbadaj próbki, ogniwa, feros. Okej, jak bym mógł to na przykład zrobić? Jakbym chciał to zrobić? Pod nadzieją ZU. Nadzieja ZU. Winda. Nadzieja w ZU. Schody w dół do tuneli. Dobra, to wiecie co? Pójdziemy. Jak już tam tak naprawdę... To jestem ja? Tak. Uratowaliśmy. Siema typy, sorry, ale ja nie wiem jak się steruje. Jak się chowało broń. Na X, dobra. Nie, na X się zmienia broń. Nie! I wam kazałem iść, ale się blokujecie. Jak się chowa broń? Nie, muszę tak, nie mogę robić takich przerw od gry, bo naprawdę powiem wam, że jest kicha. Nie! No, jest kicha, sterowanie. Sprint, dziennik, oddział. Na H. Okej. Okay. Dobra, chodźcie, idziemy do, na dół tam. No zobaczymy, musimy odnaleźć te tam wszystkie rzeczy, bo my żeśmy szli tak naprawdę drogą fabularną, ale możemy właśnie iść jeszcze w te inne miejsce. No to Feros, mamy tu jakieś rzeczy do porobienia, więc można, tam ostatnio walczyliśmy z bossem, co było w miarę ciekawe. Ale co nas jeszcze czeka? Nie mam szczerze pojęcia zielonego. Po prostu będziemy grali, zobaczymy co nas czeka i tyle. Tyle mogę powiedzieć wam. O Boże! One są wszędzie! Daj mi karabin! Dobra, troszeczkę jest Saigon, nie wiem co robię. Dobra, mamy to. Dobra, zabiliśmy. One są wszędzie, tu babeczka zginęła, niestety. Idziemy dalej, idziemy na dół, do tuneli. I po sprawie, tak jak lubię. Tak jak lubisz. Idziemy do tuneli, musimy otworzyć zawory wody, tak? Jest tu cholernie ciemno, moim zdaniem. Ostatnio rozreniwiłem się bardzo na YouTubie i naprawdę nie nagrywałem filmików żadnych, więc prawie każdą grę, którą nagrywam, tak naprawdę jestem zgubiony. Chociaż w niektórych to się super bawię. Dzisiaj się naprawdę obawiałem zagrać tego w ten piękny nasz tytuł. Ze względu na to, że nie grałem. I nie wiedziałem, czy dam radę w ogóle ogarnąć, co ja tutaj robiłem. Tu nie możemy przejść. Dobra, czyli tu nie ma nigdzie przejścia, okej. Okay. Idziemy zobaczyć dalej. Musimy znaleźć pod nadzieją ZU. Widzę wroga. Żeby uratować tam wodę. Pięknie strzelam. Dobra, nie jest tak źle. Po prostu będziemy szli za misją. Tak, tak Garus. Wszystko zdjęte. O, jest zawór wody. Ten zawór wygląda na część wielkiego systemu. Pewnie trzeba będzie aktywować pozostałe. No już jest Sherlock. Już dobrze. Boże.
Użyłem med tego, nawet nie wiedząc, że go używam. Dobra, zredukuj do mnie żelu. Na razie weź wszystkie, ja je po prostu sobie porozpierdzielam, jak już będę chciał je rozpierdzielić. Będą to były te wszystkie bronie, lansiery. Ugarniemy. To karabinek szturmowy. Ten jest o wiele ciekawszy, ten jest o wiele lepszy. A ty, kochany, dostaniesz coś? Chyba nie, ty masz niezły nawet. Ty powinieneś shotguna dostać lepszego. Ale widzę, że masz najlepszego, jakiego posiadam. Czekajcie, bo na shifcie mogę wybrać broń. Nie, ty masz to, a ty masz to. Nie, na odwrót. Na odwrót, sorry. No. Dobra, ja chciałem jeszcze zobaczyć misję. O, na J. Dobra, przywrócenie wody. Najpierw robimy tą misję. Więcej zaworów wodnych, nie ma sprawy. Ogarniemy. I możemy iść tutaj. W lewo jest zawalony fragment autostrady. Tutaj mamy przekaźnik getów. Okej. Nie wiem, czy tam jest przeciwnik. Tam dalej też gdzieś dojdziemy. Kurde, nawet nie wiem, gdzie iść. Wiecie co? Co tutaj będzie? O Jezu, to będzie ten stworek. Te stworki. Tak, tak, tak. Mieliśmy zdobyć jakby jedzonko, czyli zabić go po prostu. Zawolona część mostu. Coś tu znajdziemy? Nie wiem, zobaczymy. Zaraz załatwiliśmy nasze potworki. Mnie to szczerze cieszy. Boże, nie tak. Wadliwy przedmiot. Weźmy na razie wszystko, bierzmy. Ja nie wiem, co ja chcę z tym zrobić. Zapiszę sobie tak dla pewności, że wszystko mam. Tak, bardzo długo ten save jakby się trwał. Ale ja myślę, że wrócimy też do Mass Effecta. Bardzo dobrze mi to pójdzie. Ale coś zabijam, więc okej. Okay. Ten stary uruchomiony pojazd znacznie chętniej pożegnał się ze swoim wciąż działającym ogniwem energetycznym, niż można było się spodziewać. Jej! Czyli mamy kolejną misję wykonane, tak? Zobaczmy. Na J. Ogniwa energetyczne. O, mamy ogniwo. Mięso dla Feros też mamy. Zbadaj dostawy. A, to do innego. Na Feros jeszcze mamy gety w tunelu. To jeszcze znajdziemy to i tak naprawdę jak zrobimy tą wodę, to mamy wszystkie questy tutaj zrobione. Świetnie. A, tu nic nie ma. Fajnie, fajnie. Bo mnie tak troszeczkę straszyły te lokacje, że nie wiem gdzie iść, ale dobra. Mamy tutaj dodatkowe miejsca i jest wszystko ok. Revan będzie ze mnie dumny. Revan będzie ze mnie dumny, że ja coś tu robię. Tutaj jest przekaźnik getu, więc tam oni będą. Ja bym poszedł najpierw tutaj ogarnąć tą wodę. Tak na sam początek. Więc wyjmę już broń, bo czuję, że oni tu będą. Pierdzielone gety. Mój ulubiony karabin, nie? Strzela jednostkami, chciałem powiedzieć. Pojedynczo, ale... Ale za to jest naprawdę silny, nie? To mi się nawet podoba. W porządku. W porządku! Wiem, ale ja tutaj... Myślę, gdzie możemy iść. Tu możemy iść, tam pewnie będzie... Czyli nie będzie, albo będzie. Spokojnie tutaj się. Czyli tu jest zamknięte. Dobra, czyli tam muszą być te z wodą. Pomóżmy tym ludziom, no co? Nie możemy być tacy chamscy. Jakaś roślinka przejmowała nad nimi wszystko. Ty, ale tu nic nie ma. Tego się nie spodziewałem. I to szczerze się nie spodziewałem. Myślałem, że to coś będzie. To chyba musimy iść tam niżej, do przekaźnika getów. Bo tu nic nie ma. Muszę się cofnąć. Ogarniemy.
Tup, 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 tup. Tu, o, tu jest. Zjebany. Trzeba szukać dalej. Zajebisty jesteś, nie? W tym, co ty mówisz. Zjebany. No dobra, ale zrobiliśmy dwa, tak? Czyli co? Jeszcze jeden w tej rurze może będzie? A jak nie, no to po prostu idziemy do getów zobaczyć. No chyba ta. Mamy dwa, tak? Ogniwa, przywrócenie dostawy wody. Tak, mamy dwa. Strzelam, że zawór może być tam, gdzie są te gety. Pójdziemy zobaczyć. I tak musimy tam iść zobaczyć, czy tam nie ma właśnie getów i rozwalić ich przekaźnik. Że mam zakłócenia. Już, spokojnie. Już widzę, że są jeszcze przeciwnicy na drodze. Będzie tu pewnie więcej getów. Kroganie, pierdzieloni najemnicy. Uwaga! Boże, jaki agresywny pierdzielec, nie? Prawie mnie zabił, no. Dobra. Weź wszystko. Czy tutaj jest to z wodą związane? Chyba nie, nie widzę. Zobaczmy dalej. Przekaźnik. O, jest. Jej, zniszczone. Dobra, tylko wiecie co? To nie rozwiązuje nam jednego problemu. Czyli tak, przewrócenie, zbadaj stację, to nie. Próbki też nie, to też nie. Z tych wszystkich misji, tak, Sferos. Mamy to. Mamy to. Zabiliśmy, czekaj, żeśmy skończyli misję. Sferos, tak. Gety w tunelach, ale nie zrobiliśmy jeszcze dostawy wody. Kurde, trzeba znaleźć jeszcze jeden zawór wody. Ale ja nie widziałem nigdzie drogi już na żaden zawór, więc... To gdzieś musi być przy tej ściance, a ja go nie zauważyłem po prostu. Tak strzelam, nie? Tak strzelam. Okay, aha, tutaj były te gety. Czy te stworeczki. Aha. Tam szliśmy, były cośki. Tutaj aktywowaliśmy. Gdzieś jeszcze jeden musi być. Ja muszę się rozglądać, bo czuję, że gdzieś tutaj... Bo tu zobaczcie, ile jest tego miejsca. Tam coś musi być. Musiałem gdzieś przeoczyć tu komputer. Ja wam mówię. Ja to czuję. No gdzieś to czuję, że tu zostawiłem komputer. A wiecie, zawsze warto tego expa zdobywać. Się tutaj Rewan śmiał, że śmiesznie wyglądają moi ludzie, niektórzy po zbrojach. Jak ze Star Warsów, dobrze pamiętam? Może i tak, ale ja tak chcę. Dobra, nie ma tu kurna nic. Garus. Nie wierzę, że kolonia wytrzymała tak długo. Ja też nie. Ja też nie. Dobra, ale nie ma tego gówna od wody. Więc idziemy dalej. Cofamy się. Musimy się rozglądać bardziej. Zwiedzać. Telefon mi pika. Tutaj nie, tutaj byliśmy. O, tu są zakłócenia. Widzę wroga. Jakim cudem tu są gety na powrocie? Co za chłop, nie chce wyjść. Tu mamy wodę. Ja pierdzielę.
Teren bezpieczny. Komandorze, zamknięcie ostatniego zaworu włączyło system. Cieszę się w ogóle, przeoczyłem ten zawór. No, jestem zajebisty, nie? 32 zapis. Fajnie, że to liczy. Wracamy sobie. Ciekawe w ogóle, że to się gety pojawiły znikąd. Tutaj w lewo. I wracamy z wszystkim misję pogadać i możemy wracać na statek. Co, ktoś mi chyba mówił, żeby po każdej misji gadać na statku z ludźmi. Będą mieli coś ciekawego do powiedzenia. Przetestujemy to, jeżeli tak będzie. Raczej po głównej misji, tak? Po głównej chyba to było misji. Jeżeli tak będzie, to będziemy... No, postaram się rozmawiać z każdym. No, bo wtedy by to było, wiadomo, logiczne. No dobra, idziemy oddać im tę misję i tak naprawdę tutaj na Feroz będzie chyba wszystko zrobione. Bu, do przodu. Do niebos... Ja chcę zobaczyć, gdzie to nas zabierze. Chodźcie zobaczyć, koledzy. O, chodź tutaj, Garus. Winda, która nie działa, tak? Ta. Nie działa, zacznie, nie możemy tu kliknąć nic. No nic, może nam dadzą inną... Jezu, Cecina. Będzie może nam dać inną misję po prostu jakąś, bo na razie nie mamy jak przejść. Myślałem, że, ale jednak nie. W ogóle możemy z nimi wszyscy jeszcze porozmawiać, wiecie, bo tu się trochę podziała, ja z nimi nie porozmawiałem. To już nie boli. Jestem wolny. Mogę myśleć swobodnie. Dostaliśmy kolejną szansę. Dziękujemy. Nadal mamy problem z żywnością, ale damy sobie radę. Upolowałem największego warena. Reszta jest twoja. Świetnie. Skoro nie ma już getów, możemy zapolować. Wprawdzie wareny smakują okropnie, ale lepsze to niż nic. Dziękuję, że nie opuściliście nas tak, jak pozostali. Powinienem już iść. Proszę, to za fatygę. Może to niewiele, ale tylko na to nas stać. Dzięki. 4500 baniek. Czekajcie, może pogadamy jeszcze z ludźmi, jeżeli tak uratowaliśmy to. Gdzie ja poszedłem? Tutaj byli ludzie. Wolny? Nie wierzę. Jestem wolny. Dziękuję za wszystko. Jestem wolny. Dziękuję, że odzyskałem panowanie nad sobą. Nie ma sprawy. Bardzo, bardzo tego właśnie chciałem. Cóż mogę powiedzieć o tej... Szybko po... Wolałbym nie mieć was przeciwko sobie, skoro przeżyliście Akuzę. Coś mi tutaj, kurde, źle poszło. Dobra, jest. Okej, okay, logi ładunkowe. W czasie deszyfracji tych logów udało ci się trafić na coś podejrzanego. Kilkumiesięczne racje żywotnościowe dla ludzi zostały wysłane na jakiś niezbadany świat w gromadzie Voyager. Informacje zawarte w logach są niejasne, ale wygląda na to, że zostały one zrzucone gdzieś w systemie Amazon. Chyba to widzieliśmy. Mamy chyba misję z tym. No, mamy chyba misję z dostawami. To nie wiem, dlaczego mogę to znowu zdeszyfrować. Nie pytam. Wreszcie mamy to cholerstwo z głowy. Myślenie nie sprawia mi już bólu. Nadal potrzebuję ogniw energetycznych do tego generatora. Udało mi się znaleźć te ogniwa energetyczne w tunelach. Wiedziałam, że w końcu jakoś się znajdą. Fajdan dał mi trochę forsy na niezbędne wydatki. Trzymaj. Jeśli tylko uda mi się wstawić te ogniwa we właściwe miejsce, kolonia stanie na nogi w mgnieniu oka. Super. A możesz pomóc nam w sprawie braku wody? Jest już woda. Naprawdę? W takim razie muszę natychmiast uruchomić pompy. Dziękuję za pomoc, komandorze. Myślałem, że ona powie, jest już woda? Ja nie wiedziałam. 57 tysięcy! Nie wiem, czy to jest dużo, ale mamy tyle pieniędzy. Dobra, jaram się jak... Niewielki wyraz naszej wdzięczności. Super, ale naprawdę dużo pieniędzy zarobiłem tutaj. Mamy te karabiny, które nie są jakieś super, super. Ty powinieneś mieć super strzelbę, ale na razie masz, mówię, najlepszą. A Garus dobry karabin też musi mieć. Ale też masz zarąbisty karabin. Zbroje dla Turjanina nie są zbyt fajne.
Potem sobie będę miał, mówię, między odcinkiem jakimś, po prostu jak bardziej się wczuję w tą grę, to sobie zrobię, że zacznę usuwać te wszystkie rzeczy na Amigel, co mi się nie będą podobać. Czyli co? Na tym... Czyli tutaj mamy wszystko zrobione. Tak to wygląda. No, mamy tu wszystko zrobione. Misja. Mamy główną jeszcze misję. Może jeszcze z kimś pogadajmy, zobaczymy, czy coś... Nigdy nie sądziłem, że powie. Tak wzruszy mnie widok żołnierza. Proszę wybaczyć, że nie zdołałem was ostrzec. Niestety Torian badał i cenzurował każdą moją myśl. Pokaż mi, co masz na składzie. Oczywiście. Odwiedźcie mnie znów za jakiś czas, a będę miał więcej ciekawych towarów. Masz pistolet. Karabin szturmowy. O, ten jest już ciekawy. Ma już lepsze podwójne. No, lepszy damage ma. Drogi jest, wiecie. Nie chcę na razie, ja daję radę sobie z tym, co mam, więc nie, jak już to coś mocniejszego bym chciał. Sami uchodźcy. Jeszcze z tobą chyba mogę pogadać. Dzięki raz jeszcze. Te dane okażą się niezwykle cenne, kiedy już się stąd wydostanę. Będzie ciężko. To niesamowite. Walczy. Zrobię, co w mojej mocy, by pomóc kolonii. Wstydzę się za to, co im zrobiono. Dobra. Żegnaj, Shialo. Żegnaj, komandorze. Udanych łowów. Komandor Shepard wraca na swój statek. I sprawdzimy tą opcję z gadaniem. Z ludźmi. Że fajnie się spisaliśmy, wszystko ogarnęliśmy. Tu nam jeszcze coś może babeczka powie. Dziękuję za uwolnienie nas. Nie ma sprawy, mówcie mi tak dalej, mówcie mi tak dalej. Dobra, idziemy na statek. Dobrze idę? Dobrze idę. Nie jest to zbyt przyjemna droga na statek, bo wygląda strasznie. Lepsze to niż nic. Ale pogadamy z każdym na statku. Co? Zobaczymy, czy to jest prawda. Oddział desantowy, proszę czekać. Trwa proces dekontaminacji. No dawaj, dawaj, szybciej mi tutaj robić to. Komandorze, wyglądasz blado. Odczuwasz skutki uboczne szyfru? Po prostu potrzebuję trochę czasu, żeby szyfr zadziałał. Być może będę mogła pomóc. Jestem ekspertką od Protean. Jeśli połączymy nasze świadomości, może uda nam się odnaleźć w tym wszystkim jakiś sens. Dobrze, tylko szybko. Nie ma dużo czasu. No, połącz się ze mną. Proszę się zrelaksować, komandorze. Niech ogarnie nas... To było niesamowite. Cały ten czas, wszystkie badania i nawet nie przypuszczałam. Przepraszam, te obrazy były tak wyraźne. Nie sądziłam, że to przeżycie będzie tak intensywne. Masz niezwykle silną wolę, komandorze. Inny człowiek na pewno by sobie nie poradził. Daj spokój. Przejdź do rzeczy. Co widziałaś? Nadajnik na Eden Prime musiał być poważnie uszkodzony. Brakowało dużych fragmentów wizji. Dane przekazane do umysłu komandora są niekompletne. Musiałaś coś widzieć. Udało mi się zinterpretować dane przekazane przez twoją wizję. Czegoś jednak brakowało. Saren na pewno posiada brakujące informacje. Może znalazł inny nadajnik. Jeśli znajdziemy brakujące dane z twojej wizji, będę mogła... Przepraszam. Połączenie jest męczące. Muszę odpocząć. Doktor Chakwas powinna cię zbadać. Spokojnie. Potrzebuję tylko trochę odpoczynku. Kilka minut ciszy. Skończyliśmy. Rozejść się.
Przesłałem raporty z Feros, komandorze. Połączyć pana z Radą? Dawaj. Przełącz ich, Joker. Już łączę, komandorze. Komandorze, Exogeni powinno cię poinformować o Dorianie. Zadanie byłoby wtedy znacznie prostsze. Może wtedy zamiast niszczyć, można było spróbować go zabezpieczyć. Nie rozumiem, po co badać tę istotę. Chyba tylko po to, by ją zabić. Zabić? Wy ludzie uwielbiacie niszczyć rzeczy, których nie rozumiecie. Do widzenia, radco. O, przepraszam. Paluszek mi się omsknął i straciliśmy połączenie, ser. Nie będę słuchał tego pederasty. Nie podoba mi się on. Będę wyłączał, jakby ci mi tutaj wywalić. Jestem renegatem. Dobra, to co? Pogadam jeszcze z ludźmi, zobaczymy, czy coś mają do powiedzenia. Tak jak tutaj słyszałem, że może tak być. Ale tu chyba nikogo nie ma. Nawigator jest tylko, czyli dobra. Ciekawe, czy nawigator coś powie ciekawego. Tak, komandorze? Kontynuujcie, Presley. Tak jest, komandorze. Nic nam nie powiedział. Fuck off. To jest ta sala, to idziemy na dół. Dobrze, ten statek nie jest jakiś ogromny, bo bym się jeszcze pogubił. Tu jest jedna osoba. O, właśnie, ona jest tam niebieska, a nie X. Kaidan. Potrzebujesz czegoś, komandorze? Porozmawiamy kiedy indziej, poruczniku. Komandorze? Czyli nic mi nie mówicie, tak? Tak, kurde, muszę stąd wylecieć, żebyście mi coś powiedzieli nowego? Nie no, jak nic nie mówią, to bez sensu trochę, szkoda. Myślałem, że coś mi powie. Tak, komandorze? Potrzebujecie czegoś? Muszę już iść. Do widzenia, komandorze. Komandorze, przyszliście sprawdzić, co ze mną? Wyglądasz o wiele lepiej. Jak się czujesz? Doktor Chakwas zapewnia, że nic mi nie będzie. Zaimponowała mi znajomością fizjologii Asari. Jesteś w dobrych rękach. Doktor Chakwas wie, co robi. Mam wrażenie, że chcesz spytać o coś jeszcze, komandorze. Myślę, że możemy dokończyć przerwaną rozmowę. Mówiłaś o swoim zainteresowaniu proteanami. Chyba mówiłam o swojej fascynacji tobą, wygłupiając się przy okazji. Jak już wspomniałam, nie jestem przyzwyczajona do towarzystwa innych, szczególnie ludzi. Kiedy się po raz pierwszy spotkaliśmy, Shepard, niewiele wiedziałam o waszej rasie. Ciężko mi było was traktować poważnie. Ciągle w pośpiechu, wiecznie zniecierpliwieni, nie wzbudzaliście szacunku. My nie mamy tyle czasu, co Asari. To sukces, gdy dożyjemy 150 lat. To prawda. Początkowo myślałam, że jest to wasza słabość. Gdy jednak spędziłam trochę czasu z tobą i twoją załogą, doszłam do wniosku, że w tym może tkwić wasza siła. Wy, ludzie, jesteście stworzeni do działania. Dążycie do swych celów z ogromną determinacją. To godna podziwu, choć trochę przerażająca cecha. Boisz się nas? Niestety reszta galaktyki widzi w ludziach rozbójników. Zrobicie wszystko, żeby osiągnąć zamierzony cel. To tacy jak ty muszą skłonić ich do zmiany zdania, Shepard. Staram się ze wszystkich sił, Liaro. Rada wybrała cię na widmo z jakiegoś powodu. Zobaczyli w tobie coś szczególnego. Zajrzałam do twojej historii. Wiem, co wydarzyło się na Akuze. Samo przeżycie wskazuje na godną uwagi siłę. Dlaczego tak się mną interesujesz? Chciałam wiedzieć więcej o tobie. Chciałam cię zrozumieć. Jest coś w tobie, Shepard. Jesteś zainteresowana mną, czy moimi wizjami protean? Przyznaję, że twój związek z proteanami przyczynił się do rozbudzenia mojej ciekawości, ale teraz to coś więcej. Intrygujesz mnie, Shepard, ale nie byłam pewna, czy nie zrażę cię do siebie. Myślałam, że między tobą i sierżant Williams zawiązała się jakaś relacja. Jesteśmy z Williams tylko przyjaciółmi. Nic więcej. W takim razie się pomyliłam. Nie czuję waszych relacji tak dobrze, jak myślałam. Ale co z nami, Shepard? Czujemy coś do siebie? A może znów się pomyliłam? Podoba mi się. Miałeś rację. Coś nas łączy. Wiedziałam.
I wiedziałam, że ty też to czujesz, ale czy to nie dziwne? Dlaczego tak się czuję przy tobie? Znamy się od niedawna. Należymy do dwóch różnych gatunków. Nie mamy ze sobą nic wspólnego. To bez sensu. Przestań myśleć jak naukowiec. Nie ma logiki tam, gdzie w grę wchodzą uczucia. Po prostu daj się porwać burzy. W twoich ustach brzmi to tak chaotycznie, tak groźnie. Ja cię ochronię. Nie szukam obrońcy. To wszystko jest trochę przytłaczające. Nie jestem przyzwyczajona do tego, do ciebie. Potrzebuję trochę czasu. Masz tyle czasu, ile zechcesz, Liaro. Ja tu będę. Dziękuję, Shepard. Porozmawiajmy może o czymś innym. No musiałem, nie? No bo co, kosmitka? Oni wyzwalają i wchodzą w umysł i zrobią wszystko, czego pragnę. Chyba jest najlepsza opcja dla mnie. Williams Williamsem. Kobita kobito. Idziemy zobaczyć jeszcze na dół, komnaty sypialne. To mnie już ciekawi. Zobaczmy, co jest na dole, co tam, czy oni coś powiedzą. Level mamy też, więc trzeba było sobie skille dać. I tak jak tak, maksuję, tak jak właśnie tu ktoś mówił, maksuję sobie te rzeczy. Najbardziej mnie ciekawią. Dobra, zostawimy tak, nie możemy więcej. Dobra, pancerz bojowy sobie zrobiliśmy. Co do naszych kochanych typków, to sobie później rozdamy. Kurde, ile mamy tam jechać? To jest tak wielki statek? Dobra, mamy tu dużo ludzi, zobaczymy, czy ktoś nam coś ciekawego powie. Komandorze, dobrze cię widzieć. Muszę iść. Więc nie masz do powiedzenia. A, jeszcze coś. Mówiłeś, że służysz teraz pod Shepardem. Widziałyśmy go. Milusi jest. Na razie, siostrzyczko. Nie słyszeliście tego. Powiedzcie, że nie. Obawiam się, że słyszałem. Och, zastrzelcie mnie. To jedna z moich sióstr. To Sara, najmłodsza z nas. Jestem zaskoczona, widząc cię tutaj. Myślałam, że będziesz rozmawiać z tą... jakiej tam... Soni? Z Liarą? Czemu tak pomyślałaś? Krążą plotki, że coś do niej czujesz. Rozumiem. Regulamin zabrania fraternizacji. A ona ma czym oddychać. Myślisz, że jestem zainteresowany Liarą, ponieważ tylko z nią mogę się umawiać? A więc jesteś nią zainteresowany. Oczywiście, to może być tylko pozór. Córka dyplomaty obcych tutaj. Wymarzona sytuacja, żeby coś ugrać. Co jest? Nie przyszliście chyba podsłuchiwać rodzinnych pogaduszek? Twoja rodzina jest chyba dla ciebie bardzo ważna. Zawsze byliśmy blisko. Szczególnie ja i moje siostry. Musiałam pomagać mamie je wychowywać. I wciąż z tobą rozmawiają? Po tym wszystkim, co musiały przejść? Biedactwa. Bardzo śmieszne. Ja i Sara nie zawsze się zgadzałyśmy. Potem to się... zmieniło. To brzmi ciekawie. Powiesz, o co chodziło? Sara znalazła chłopaka, który chciał pewnych rzeczy szybciej niż ona. Nazywał się Mike. To nie był zły dzieciak. Trochę natarczywy. Lin zalewała mnie widami, a ja mówiłam jej, żeby się nie martwiła. Gdzie byłaś, kiedy to się działo? Miałam służbę. Sara kończy w tym roku szkołę. To było kilka lat temu. Mieszkali na Amaterasu. Ja miałam przydział na Czarnobóg. Ta sama gromada. Kilkanaście lat świetlnych. Wystarczająco blisko, żeby regularnie rozmawiać, ale zbyt daleko, żeby wrócić w razie wypadku. Samiec chce zdobyć samicę. To naturalne. Geny. Lepiej, żeby przy moich siostrach trzymali gacie na tyłkach. Chyba, że chcą się zapoznać z panem Sekatorem. Mike zabrał ją na romantyczny spacer do lasu. Pewnie uznał, że już najwyższy czas, żeby to zrobić. Rzuciła nim o drzewo i uciekła. Nie miała nawet najmniejszego zadrapania. Dobrze, że rodzice uczyli nas samoobrony. Wzięłam przepustkę i przez kilka dni odprowadzałam Sarę do szkoły. Przeleciałaś taki kawał drogi, żeby odprowadzać siostrę do szkoły? To tylko kilkanaście lat świetlnych. Jednodniowy lot. Żadna podróż na ziemię czy coś w tym stylu.
Mike czekał na nas w ostatni dzień mojego pobytu. Wiesz, Sara powiedziała o wszystkim swoim przyjaciołom i to go naprawdę wkurzyło. Chciałam rozerwać go na strzępy, ale Sara tak na mnie popatrzyła, że odpuściłam. Była spokojna, kiedy krzyczał jej w twarz, pozwoliła mu wyrzucić całą złość, potem próbował ją uderzyć. Przysięgam, że po prostu go opłynęła. Potem leżał z twarzą na chodniku, a wszędzie wokół była krew. On spudłował? Kiedy się zamachnął, ona po prostu zniknęła, a on upadł. Pomogła mu zatrzymać krwawienie i kazała mi wezwać karetkę. Sanitariuszom powiedziała, że się potknął. Zanim wzięli go do szpitala, Mike dotknął ręki Sary. Myślałam, że znowu skończy na ziemi. Ale wyszeptał przepraszam i zaczął płakać. A ona go przytuliła. Kobiety z rodziny Williamsów są zdecydowane, komandorze. Robimy coś, kiedy jesteśmy na to gotowe. Nie wcześniej, nie później. Gdzie w tym czasie był twój ojciec? Miał przydział gdzieś blisko domu? Ojciec zawsze chciał służyć w kosmosie. Pragnął jednak, żebyśmy miały twardy grunt pod nogami. Mawiał, kosmos jest piękny, ale nie założysz tam rodziny. A znasz to? Choć raz usłysz mnie, córo Diosa Wszechwładna. Niewysłuchana jeszcze z gorących próśb żadna. Odkąd na ląd mnie cisnął groźny burzy woda. Spraw, niechaj feacki lud rękę mi poda. Tak się modlił. Atenę słyszy skargi rzewne, lecz mu się nie objawia. Boi się zapewne brata swojego ojca. Gniewu on nie złoży, aż póki w dom nie wróci Odysej nasz Boży. Nie wiedziałem, że lubisz klasykę. Odyseja to ulubiony utwór ojca. Czytałam mu fragmenty zawsze, gdy leciał na misję. Kiedy przeszedł na emeryturę, miał kilkanaście egzemplarzy. Nadal ją lubi? Mam nadzieję. Czytam to nad jego grobem za każdym razem. Zmarł kilka lat temu. Pewnie wciąż patrzy. Więc zmacane knici. Ale nie jest zombie, prawda? No wiesz, z nieba, gdziekolwiek to jest. Nie masz z tym problemu, prawda? Z tym, że wierzę w Boga? Każdy ma prawo wierzyć w to, w co chce. Tak mówi statut przymierza. Tylko trochę ładniej. Cieszę się, że ci to nie przeszkadza. Spotkałam kilka osób, które dziwiła moja wiara. A dlaczego współczesny człowiek ma nie mieć prawa do wiary? Co za bzdura. Puk, puk, ludziska. Wyglądaliście ostatnio przez okno? Jak możecie patrzeć na galaktykę i w nic nie wierzyć? Powinnam wrócić do swoich obowiązków. Nie chciałam ci zająć tyle czasu. Co myślisz o ostatniej misji? Podziwiam tych kolonistów. To najgorsze miejsce na kolonii, jakie widziałam. Gdybym miała wybór, spieprzałabym stąd. Porozmawiamy później, Williams. Będę czekać, szefie. Dobra, jeszcze został nam tu kochany, nasz ukochany. Co tam jest? Jeszcze stali. Dobra, wiecie co? Ja nie chcę przedłużać, tylko pogadamy z nimi w kolejnym. Do zobaczenia wkrótce i cześć.